Państwa do kolejnego punktu. To jest punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie konkursu ofert w ramach współpracy miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi. I tutaj, drodzy Państwo, rezygnujemy z zadania pod nazwą wypoczynku dzieci i młodzieży. Przeznaczyliśmy początkowo na ten cel 2000 zł, natomiast tak jak jest napisane w uzasadnieniu, nie wpłynęły oferty, które spełniałyby kryteria konieczne do otrzymania dofinansowania i istnieje konieczność zdjęcia tych środków, abyśmy mogli przeznaczyć je na inne zadanie, na inny cel, co uczynimy kolejną uchwałą, jeżeli oczywiście Państwo zadecydują o zdjęciu z tego zadania. Otwieram dyskusję, czy komisja opiniowała do współpracy z organizacją pozarządową? Tak, z bólem serca, tak. No tak, oczywiście, no pozytywnie. No. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Otwieram dyskusję. Pan Łukasz Cieśli, proszę. Jeszcze nie tak słowem wyjaśnienia. Ostatni obszar, w którym chcieliśmy wspierać organizacje pozarządowe w tym roku w ramach otwartego konkursu ofert. No nie było oferty w tym obszarze, która spełniłaby wymogi formalne i merytoryczne. Liczyliśmy na aktywność roku w tym obszarze. Natomiast no, oferta była bardzo słaba. To już takie zabiegi nawet poza proceduralne nie pomogły, żeby uratować tą ofertę. Natomiast my nie zrezygnujemy ze wsparcia roku. Przekażemy jakieś nagrody. Myślę, że tutaj ze środków, które są na Ośrodku Kultury Krakowa Chuda w dyspozycji klubu 303. Tak, żeby włączyć ich działania w akcję Lata w Mieście, która w tym roku będzie dosyć bogata, bo też wiem, że Wydział Edukacji Pani Dyrektor Polska przeznaczyła pewne środki na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie wakacji. Też jestem świeżo po rozmowie z Panią Dyrektor Dziekan. Będziemy starać się wykorzystać infrastrukturę sportową przy ZSO, też przy współpracy z Panem Arturem Rysiem. Także swoją akcję przygotowuję klub 303. Myślę, że będzie się działo sporo i akurat no, tak. Także mimo iż tutaj się nie udało, to myślę, że będzie dobrze. Jeśli chodzi o konkurs ofert w tym roku, to w dwóch obszarach udało nam się wesprzeć organizacje pozarządowe. To jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. I tutaj mieliśmy dwa projekty uzyskały dofinansowanie, jak Państwo pamiętacie. I jeszcze jeden obszar to jest organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i tutaj też dwa projekty. Także udało się pół na pół w tym roku. Taki jest potencjał organizacji pozarządowych w naszej dzielnicy. Tak nam się udało wesprzeć organizację w tym roku. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciał dodać do dyskusji? Nie widzę, w związku z czym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę podnieść rękę. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał w głosu. Nie widzę, więc przyjęliśmy tę uchwałę. Przechodzimy do kolejnego.